Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 240. odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. W tym odcinku rozmawiam z założycielkami marki Basic Club, Anitą Zacharską i Joanną Zgajewską. Z tej rozmowy dowiecie się, czy warto używać profesjonalnej pielęgnacji, jakie są filary pielęgnacji skóry, czy są jakieś uniwersalne kosmetyki dla każdego, czy warto dobrać kosmetyki ze specjalistą, czy jakość składników w kosmetykach ma znaczenie i czy kosmetyki faktycznie mogą przeciwdziałać zmarszczkom. Partnerem tego odcinka jest Basic Club. Basic Club to marka, która postawiła na transparentną komunikację. Jako jedna z nielicznych na rynku jasno podaje stężenia składników aktywnych na opakowaniach produktów, a w swoich reklamach pokazuje prawdziwą skórę modelek, bez retuszu, za co ja osobiście bardzo sobie cenię Basic Club. Basic Club nie uznaje kompromisów, jeśli chodzi o jakość produktów i stawia sobie za misję edukację klientów w dziedzinie świadomej pielęgnacji. Nie składa obietnic bez pokrycia. Deklaracje marketingowe na opakowaniach produktów są poparte badaniami. Twórczynie Anita Zacharska i Joanna Zgajewska wierzą, że doskonały produkt to najskuteczniejsza reklama, bo klienci sami wrócą po kosmetyk, o którego skuteczności przekonają się na własnej skórze. A jeśli Wy chcecie przetestować kosmetyki Basic Club, z kodem Owsiana otrzymacie 20% zniżki. Link do strony Basic Club zostawię Wam w opisie. A teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Anita, cześć Asia. Cześć Justyna. Cześć Justyna. Bardzo się cieszę, że zaprosiłyście mnie do swojego biura i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o Waszych kosmetykach, o pielęgnacji i trochę o Waszej firmie, bo uważam, że Wasza firma jest wyjątkowa i myślę, że więcej kobiet powinno usłyszeć Waszą historię i usłyszeć o Waszym podejściu do pielęgnacji. Na początek chciałabym poznać Was trochę bliżej. Najpierw może zaczniemy od Anity. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Jaka była Twoja przeszłość, zanim weszłaś tutaj do Basic Cluba? Zanim założyłyście w ogóle tę markę? I co się stało, że założyłyście tę markę? Jestem przede wszystkim mamą i żoną, a później dopiero szefową. Tak serio, to tak. Mam syna, który ma 14 lat, przed właśnie okres nastoletni. No i to jest mega duże wyzwanie, Asia pewnie... Ja sobie o tym powiem, bo ja mam, wiesz, zdublowane. Dwie nastolatki, więc chłopcy mają trochę inaczej niż dziewczynki, natomiast no bycie mamą daje mi jednak największą satysfakcję. A jeśli chodzi o strefę zawodową, no to w rynku kosmetycznym myślę, że zaraz strzeli mi druga dekada. Więc można powiedzieć, że od zawsze jestem blisko kosmetyków. Wcześniej pracowałam też trochę w branży farmaceutycznej. No i pomysł na biznes wziął się wspólnie z potrzeby naszych skór. Ponieważ na co dzień choruję na lisza płaskiego. No i nie mogłam jakby dostać skutecznej pielęgnacji, która byłaby dostosowana do potrzeb mojej skóry. Ja jestem kobietą, 45-letnią. Mam męża i dzieci i tymi dziećmi są moje dwie wspaniałe córeczki, 15-letnia i 11-letnia i trudny okres przede mną jest. Nie tylko dlatego, że mam i będę miała dwie nastolatki w domu jeszcze przez jakiś czas, no to też co się śmiejemy, że wchodzimy w okres, czy może ja powiem, perimenopauzalny i może się dziać. No ale też jesteśmy tutaj razem, jestem wspólniczką, partnerem biznesowym Anity, jestem szefową i też to są takie zupełne rewiry, które odkrywamy, bo wcześniej, to warto też powiedzieć, no ja, jak Anita, pracowałam się na etatach w korporacjach i to jest nasz pierwszy biznes. Ja pracowałam najpierw w PR-ze, a potem przyszłam do korporacji i z tego PR-u potem przyszłam do marketingu i długo pracowałam. Jakąś część bardziej w firmach farmaceutycznych, a potem w firmach dermokosmetycznych. I zresztą w jednej zresztą się poznały po prostu. Okej, czyli poznałyście się wspólnie. Tak.
Asia była w marketingu, ja byłam w sprzedaży od zawsze, więc można powiedzieć, że te skisy, dwa skisy, które mamy, robią z nas parę idealną. Tak, poparte doświadczeniem oczywiście, bo to też jest ważne, my to powtarzamy, ale warto to mówić. Mówimy to też dlatego, żeby niektóre osoby, niezależnie od tego, jaki biznes to postawić, żeby nie porywały się z motyką na słońce. To znaczy, że my nie wymyśliłyśmy sobie, że nie wiem, będziemy, wiesz, produkować buty, czy... Albo nie, zbudujemy rakietę na księżyc. Tak, czy części do samochodów. Po prostu postawiłyśmy biznes w obszarze, w którym mamy doświadczenie. I to jest bardzo ważne, żeby dać sobie większą szansę na sukces tego biznesu. Jak powstał pomysł właśnie na Basic Lab? U Ciebie właśnie, Anita? Tak, ale my też, ja chuluję na łuszczyce i jakby, ale generalnie mam bardzo wymagającą skórę, bo mam wrażliwą, unaczynioną, taką po prostu, która musi bardzo selektywnie i ostrożnie wybierać pielęgnację i naprawdę dużo bardzo kosmetyków sprawdzałam, a też dużo miałyśmy dyskusji za nie, tak. Bo wyszłyśmy oczywiście od własnych potrzeb i tego, że nie mogą one zostać jakby dostarczone, rozwiązane, skończywszy na tym na przykład, że ten rynek, który znałyśmy, mimo że jest rynkiem, bo mówię tutaj o rynku aptecznym, tam też jest dosyć duża sprzedaż, jak się domyślasz, preparatów pielęgnacyjnych, prawda? Że tutaj jeszcze w tym momencie, kiedy ten konsument jest bardziej uwrażliwiony, ma większe potrzeby, prawda? I też wchodzą jednostki chorobowe, że te produkty, które są tam sprzedawane, nie do końca spełniają oczekiwania, naszym zdaniem. Cały czas to podtrzymujemy w kontekście formulacji, że ta skuteczność, bezpieczeństwo nie do końca są dowiezione po prostu. A z drugiej strony chciałabym mieć takie marki z takimi substancjami aktywnymi, z takim działaniem, na które zasługuje po prostu każda Polka też w kontekście na przykład ceny. Mhm. Od początku Basic miał być marką, która dowiezie obietnicę z etykiet, prawda? Tak. To jest coś, co się niestety rzadko zdarza. Takie mam właśnie wrażenie, jak czasami oglądam etykiety niektórych kosmetyków, albo raczej gdzieś widzę na billboardach, tutaj ktoś obiecuje, że zmarszczki zostaną cofnięte. Tak, 4 dni. I myślę sobie, wow, dlaczego w ogóle ktoś składa taką obietnicę i ja mam świadomość, że ona na bank jest nie do pokrycia, bo jak można kremem cofnąć zmarszczki? No my tego też nie rozumiemy, dlaczego tak deklarują niektóre firmy. Nasze deklaracje poparte są badaniami i zawsze piszemy to, co rzeczywiście ten kosmetyk może zrobić. I dlatego między innymi mamy tak szeroki zbiór produktów, bo po pierwsze nawigujemy do potrzeb, a po drugie, żeby każdy produkt dostarcza rozwiązania na inną potrzebę. I po prostu nie ma jednego kosmetyku doskonałego, który rozwiąże wszystkie Twoje problemy, więc to jest ważne, żeby dobrać odpowiednie substancje w zależności od potrzeb. Więc my w ten sposób patrzymy na pielęgnację, na ten związek z pielęgnacją, tak? Bo skóra to jest nasz organ, z którym jesteśmy przez całe życie. I musimy naprawdę od momentu już młodzieńczego zacząć dobrze o nią dbać, żeby w przyszłości jak najdłużej cieszyć się jej dobrostanem. Okej, czy to nie jest właśnie tak, że wystarczy jakieś mydło, szare mydło, albo nie wiem, zwykła woda do pielęgnacji? Nie. Po co my w ogóle mamy używać tej pielęgnacji? Bo jakby tutaj czasami się używa takich określeń, jeśli chodzi o dietę, powinniśmy się odżywiać jak nasi przodkowie, dlatego dieta paleo jest taka super. To ja teraz tak zadam pytanie, czy my musimy używać tych kosmetyków, skoro nasi przodkowie nie używali żadnych kosmetyków? To po co nam te kosmetyki? Nie wystarczy woda? A czy nam się woda? Ktoś zdążył zestarzeć, czy oni żyli do 34 roku życia, po prostu powiedz. My chcemy po prostu żyć w dobrostanie, tak? Nie mówię tylko tu o skórze, chcemy żyć w zdrowiu, chcemy w takim poczuciu, że pasuje do nas to, jak czujemy się w środku, jak czujemy się na zewnątrz. To nie jest złego, że chcemy po prostu lepiej wyglądać i odpowiednio dobrze wyglądać, albo dobrze na swój wiek, że odpowiednio wprowadzona pielęgnacja ze składnikami aktywnymi, które naprawdę działają, bo składników aktywnych to jest tak samo dużo jak, wiesz, witamin, tych składników mineralnych, które dietetycy mówią, że należy je stosować. Ale odpowiednia dobór i selekcja, po pierwsze na naszym poziomie,
na poziomie marki, żeby wybrać osobę... zbilansowana pielęgnacja. Tak, zbilansowana pielęgnacja, tylko ona przyniesie naprawdę efekt. W odpowiednim czasie wprowadzona, bo oczywiście no, pani, która zacznie pielęgnację w wieku 86 lat, prawda, po całym życiu bytności w Kołobrzegu, w każdym sezonie przez 3 miesiące, no wiadomo, że trudno będzie coś zrobić, ale my też, dlatego my dużo też edukujemy. Bo nasza marka, to powinniśmy powiedzieć właściwie od razu, to są produkty świetne i do tego cała koncepcja po prostu pomocy klientowi w wyborze, w nawigacji, doradztwo. W doradztwie, w edukacji. Czyli tłumaczymy, jeszcze raz tłumaczymy. Ciągle nowe osoby do nas przychodzą, my się może czasami trochę powtarzamy, ale po prostu dla ich dobra ciągle powtarzamy. Nie opalajcie się. Stosujcie, stymulujcie swoją skórę. Dbajcie o barierę hydrolipidową. Tak, dbajcie o antyoksydację. Oczyszczajcie się skutecznie, acz delikatnie. I tak wiesz, po prostu próbujemy i uważamy, że te nasze 5 filarów, które wdrożyłyśmy i od zawsze o nich mówiłyśmy. Autorski koncept, tak. O 5 postawach w związku z pielęgnacją, tak? To znaczy, że jeżeli wprowadzimy do swojej pielęgnacji te 5 zasad, te 5 podstaw, mamy bardzo dużą gwarancję sukcesu. Czy te 5 podstaw to są właśnie takie podstawy pielęgnacji według Was? I właśnie chciałam o te podstawy zapytać, bo ja też się od Was dużo uczę, bo pielęgnacja to nie jest coś, na co zwracałam uwagę wcześniej, a od kiedy odstawiłam zupełnie makijaż i to będzie już jakieś 2 lata, no różnie bywa ze skórą. Dzisiaj na przykład przyszłam do Was i tak myślę sobie, jestem właśnie w trakcie okresu, mam najgorszą skórę w miesiącu, ale i myślę sobie, idę spotkać się osobiście z założycielkami marki kosmetycznej i się zastanawiałam, jak to jest, nie, jak to jest przez Was odbierane. Ale proszę Cię, no to z kolei ja bym miała powiedzieć, przyszła Justyna, a ja jestem malowana, bo ja po prostu lubię się malować i niezależnie od tego, jak dobrej pielęgnacji swojej stosuję, to ja zawsze będę umalowana, bo po prostu ja lubię się malować. A ja spędziłam ostatnie 3 miesiące na słońcu i mam przebarwienia na skórze, twarzy, więc no, każda z nas jest inna. Ma coś, nad czym chciałaby popracować, jeśli chodzi o związek z pielęgnacją. I w naszej ocenie właśnie tych 5 podstaw gwarantuje to, że ten związek będzie udany. I jakie to jest 5 podstaw pielęgnacji? No to zaczynamy od podstawy oczyszczania. My nazywamy to restartem. Bo to oczyszczanie może być różne. Niektórzy mogą się ograniczać tylko do pianki oczyszczającej. Niektórzy potrzebują dwuetapowe oczyszczanie, bo właśnie ten makijaż chociażby jest po prostu większy. To oko jest mocniej podmalowane. No, wchodzi... stosujesz SPF. Tak. Wówczas dwuetapowo, bo SPF-y mocno się trzymają, że tak powiem, w cudzysłowie skóry, więc to oczyszczanie musi być bardziej... takie dogłębne, jeśli można tak powiedzieć, ale ponieważ jest, musi być skuteczne, ale musi być delikatne. To co ciekawe, co kiedyś mówiłyśmy, że to są produkty, na których bardzo długo się pracuje. Ktoś by pomyślał, o, oczyszczaj, co to takiego? Zrobić żel, wymieszać taki powierzchniowy, tak. Czym najedziemy. Boże, no to nie. Są lata pracy nad tymi produktami, no nie uwierzyłabyś, prawda, że to tylko ten jeden element pielęgnacji. Drugim etapem, równie ważnym, i tu w ogóle już rekomendujemy, oczyszczanie to w ogóle do wszystkich, no nastolatki to już od kiedy w ogóle ta świadomość jest, buzi, mycia się, powinny po prostu dbać o skórę. Tym bardziej, że jednak cywilizacyjnie mamy do czynienia z zanieczyszczeniem w pracy, na ulicy, w domu, a w przypadku nastolatków jeszcze jest to nadmierne wydzielanie sebum, dotykanie się po twarzy, więc jakby ten etap i zarówno wieczorem, jak i rano jest naprawdę niezbędny. Restart jest podstawą. Chodzi, żeby dobrze przygotować skórę do kolejnych etapów pielęgnacji. I potem jest antyoksydacja, tak? Walka z wolnymi rodnikami. Tam, które powodują szybsze starzenie się skóry, prawda? No i od tego to też jest jakby takie clue, że ta witamina C, to jest w ogóle, to jak popatrzysz na nasze portfolio, to my mamy kilka rodzajów tej witaminy C. Nie. 8. Różne postacie witaminy C, bo każda z nich trochę jednak inaczej działa. Różna formuła produktu, od wodnistych, przez emulsyjne, po olejowe. Bo to też ma znaczenie, wiesz, tak. Forma podania. No jakby skóry tłuste wolą jednak, żeby te konsystencje były lżejsze, więc lepiej jest podać tą witaminę C w postaci żelu. Skóry, nie wiem, bardziej suche, z tendencją dojrzałe, będą wolały formy emulsyjne lub olejowe. Więcej,
każda z witamin jakby woli różne środowisko. Jedne wolą bardziej, kwasowe, tak jak czysty kwas askorbinowy, który swoją aktywność tak naprawdę ma najwyższą przy niskim pH w okolicach 3, a etylowa czy tetraizopalmitynian, które się rozpuszcza w tłuszczach, jakby będzie w czymś innym zawieszone, żeby był skuteczny, więc nie można zrobić jednego dobrego produktu dla wszystkich. I to jeszcze tu chyba warto powiedzieć, bo pierwsze witaminy C były naszymi pierwszymi serum i to byłyśmy, wiesz, młodą firmą, dopiero zaczynającą. I wcześniej powiedziałyśmy Ci, że chciałybyśmy, żeby Basic Lab był dla każdej Polki i zdecydowałyśmy się na wprowadzenie dwóch pojemności, 30 ml i zdecydowanie 615 ml. I my cały czas to utrzymujemy. Mówię teraz o gamie Estheticus, przez którą my w większości jesteśmy rozpoznawalne. No, królowe serum. Królowe polskie, tak. No, kilkadziesiąt różnych referencji, to już wiesz, to już nie ma drugiej takiej marki w Polsce, która ma tyle. I utrzymujemy te 15-mililitrowe. No, to jest taki ukłon dla tych konsumentów, którzy albo po prostu dłużej się przekonują i nie chcą wydać tyle pieniędzy na początek, albo po prostu nawet ich nie mają, a chcą chociaż raz na jakiś czas podać ten dobry produkt na swoją skórę. Więc, a już wracając do naszych 5 podstaw, to był restart, była antyoksydacja, teraz jest równowaga. Równowaga, co mam na myśli? Chodzi o barierę hydrolipidową. Nasz płaszcz, który jak jest zaburzony, to powoduje albo nadmierną suchość, albo na przykład nadmierną produkcję sebum, która może prowadzić do trądziku. Więc w sumie wszystko zaczyna i kończy się na barierze hydrolipidowej. Ta równowaga bez względu na wiek jest niezmiernie ważna. I jakie tutaj produkty tutaj się zaliczają? No właśnie, i tutaj znowu wracamy do tej sytuacji z antyoksydacją, gdzie nie ma jednego produktu. To jakby ceramidy są trochę dla kogoś innego, trehaloza jest dla kogoś innego i emużel również jest trochę dla potrzeb innej. Nasz wielki niedoceniony produkt emużel, bo po prostu no, to jest produkt, który mówię, że uśmiech, który my uwielbiamy, kochamy za jego naprawdę nietypową konsystencję, która łączy rzecz z emulsją. Coś bardzo delikatnego, a jednocześnie tak jak dane ze wszystkich badań, które prowadziłyśmy, naprawdę olbrzymie nawilżenie wprowadza. Tam są wspaniałe te dane, wychodzą. Ale się śmieję, że skrzywdziłyśmy trochę naszą ektoinkę, tak, nazywając go właśnie tajemniczo emużel i tak jak w przypadku trehalozy, której nikt nie znał do momentu, kiedy nie wprowadziłyśmy serum z trehalozą. Tak w przypadku emużelu to nie poszło na przykład. To nie poszło, bo trudno jest zrozumieć koncept właśnie emulsji i żelu. Jakby konsument po prostu nie zna takich produktów, bo ich nie ma na rynku. Co jest dla nas istotne? Żeby konsument z nazwy produktu i samej etykiety mógł się dowiedzieć jak najwięcej, żeby przybliżyć mu ten produkt, żeby jak najłatwiej byłoby mu też znawigować, czy on jest dla niego odpowiedni. Więc tak, emużel to jest... No i tutaj też mamy coś takiego, że jeżeli ktoś decyduje się na wyższą koncentrację składników aktywnych, to dobiera sobie ten filar równowagi z wersji Cosmetology, potem Sera Dermo Cosmetics, ale od całkiem niedawno wprowadzamy też kremy z czystym halosem, czy z ceramidami. Oczywiście idealnym i najlepiej działającym sposobem jest wprowadzenie serum i zamknięcie to kremem, jako ostatni etap pielęgnacji, szczególnie wieczornej, ale oczywiście ktoś może tylko wrócić do samego kremu w kontekście budżetowym, więc my zawsze idziemy bardzo szeroko, pamiętając o różnorodności naszych konsumentów. I ich możliwości. O ich możliwościach po prostu. Jaki jest kolejny krok? Czwarty chyba. Prewencja. Prewencja. I to jest w sumie, no jeśli chcesz świadomie podjąć decyzję o opóźnieniu procesu starzenia, to bez o zdrowiu swojej skóry, to bez prewencji ani rusz. Chodzi o produkty chroniące przed promieniowaniem słonecznym, bo to słońce w 80%, a tak naprawdę promieniowanie UVA, które jest z nami cały rok, powoduje w 80% aż odpowiada za powstawanie zmarszczek. Więc SPF powinien być najlepszym przyjacielem każdej z nas. Tak, tak.
I na pewno słyszałaś to z konferencji, te zdjęcia też na Instagramie, te połowy skóry. I to naprawdę tak jest. Nauczycielki, które przez 35 lat stoją i mają tylko z prawej strony słonecznienie, bo są okna, to jak się badano ich skórę, to była ta część, która występowała więcej przebarwień. Też porównana rolniczka z panią, która przez całe życie pracowała w biurze, i też one wyglądały jak mama i córka, jak miały po 70 lat. Bo jednak te bruzdy po prostu zorane słońcem u tej pani, która pracowała na roli. Wasz SPF jest najlepszym SPF-em, jaki kiedykolwiek używałam, i ostatnio w podróż nie udało mi się zabrać kremu od Was, bo paczka do mnie nie dotarła. Więc kupiłam sobie krem od całkiem znanej influencerki, która ma jakąś swoją markę kosmetyczną na lotnisku, bo stwierdziłam, że no to pewnie będzie spoko. I to był najgorszy krem, jaki kiedykolwiek używałam. I to później sprawia, że nie chcesz tego używać, bo nakładasz to na twarz, na której nie ma makijażu, i wałkuje ci się tak, jakbyś miała jakiś właśnie podkład. Więc moim zdaniem zrobienie kremu, który się fajnie wchłania i się dobrze nakłada i dobrze się nie wałkuje. Dobrze pracuje z makijażem jeszcze, prawda, bo to pod makijaż nakładają. To jest wyzwanie. Więc... To jest wyzwanie, a jeszcze większym wyzwaniem jest dostarczenie produktu, który to wszystko robi, o czym powiedziałaś, ale Cię skutecznie chroni i ma wysoką ochronę przeciwpromieniowaniem UVA, czyli tak zwane PPD. Więc filtry to jest bardzo, bardzo trudny temat, kosztochłonny, i ja myślę, że to jest jedna z najtrudniejszych sfer, jeśli chodzi o produkcję kosmetyki. Referencje, prawda, tak, które w marce występują. I co ważne, bo może też powiem, dlaczego my tak dbałyśmy o ten SPF, żeby on był taki naprawdę doskonały, że robiliśmy wszystko, żeby na ten moment był najlepszy, jaki może być. Dlatego, że nie mówimy tutaj tylko o kobietach, które nie chcą się opalać, przeciwdziałając procesowi starzenia się skóry, prawda, opóźniając go trochę, czy nie chcąc, żeby pojawiały się na jej skórze przebarwienia, które też występują, prawda. Chodziło nam o pacjentów, tych, którzy leczą trądzik i są na izotetoinie, którzy nie mogą się opalać. I co wtedy, czy z bielactwem, czy z innymi dermatozami, czy nawet jednostkami chorobowymi, które nie powinny się opalać. I co w tym momencie, kiedy oni kupują produkt, który jest niezgodny z deklaracjami. I jadą na te swoje wymarzone wakacje i mówią, przecież jest napisane, że chroni SPF 50+, wszystko się powinno zgadzać, a przyjeżdżają z poparzoną twarzą i innymi częściami ciała. Myślę, że ciężko jest stworzyć produkt, który rzeczywiście będzie spełniał obietnicę, i naprawdę jestem w dużym szoku, że można napisać na opakowaniu coś, co jest niezgodne z prawdą. No w produktach spożywczych z mojej działki często padają jakieś takie teksty, które niby są zgodne z prawdą, ale są bardzo naciągane. Czy to też jest właśnie tak z kosmetykami? Wiesz co, wydaje mi się, że to dotyczy każdej branży i to tak naprawdę zależy od samego producenta i jak wysoko poprzeczkę uczciwości wobec konsumenta sobie stawia. My na każdą deklarację mamy potwierdzenie w badanie. Jakby nie ma obietnicy na żadnym z naszych produktów, która nie byłaby potwierdzona badaniami. A czy tak jest w przypadku każdej marki? Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Nie jesteśmy w stanie tego. Wy możecie robić swoje i być uczciwe wobec konsumenta. Tak, i daje nam chyba to jest popularność, zaufanie wśród konsumentów, bo myślę, że też nam ufają w dużej mierze. Bo mamy projekt Metamorfozą, jeśli nas wracają jako do marki ostatnią deskę ratunku. Więc po prostu my w tą transparentność wierzymy na każdym etapie. No wiadomo, że od produktu się wszystko zaczyna i też się kończy na nim, bo produkt też jest naszym największym narzędziem marketingowym, tak? Tak. Jaki jest piąty krok? Stymulacja. Stymulacja. To jest to, co od września znowu przypominamy. Back to school, nasza coroczna akcja. Retinoidowa. Ale nie tylko retinoidowa. Peptydy też. Tak, peptydy, ale kwasy. No generalnie chodzi o to, żeby pobudzić skórę do działania.
Mówicie te wszystkie nazwy i jestem z siebie dumna, bo już wiem, co każda znaczy, też dzięki Basic Lab, bo obserwuję Was na Instagramie, śledzę Wasze treści i używam Waszych kosmetyków, więc już wiem, okej, to jest peptydy, to są to, retinoidy to jest to, witamina C to jest to, więc już trochę więcej wiem, więc ta edukacja całkiem nieźle idzie. Ja zastanawiam się, czy są jakieś takie uniwersalne kosmetyki dla każdego, bo w ogóle padło tutaj tak dużo nazw i można sobie pomyśleć, okej, czy ja naprawdę mam kupić 10 butelek kosmetyków i rano to, później to, a później tamto? Nie musisz, nie musisz. Czy to każdy konsument powinien dobierać kosmetyki do potrzeb / problemów własnej skóry? Więc coś takiego... Nie wieku. Nie wieku, tylko skóry, bo może być, wiesz, 40 wyglądająca jak 20 bez żadnej zmaczki, a może być 30, u której już naprawdę coś się dzieje lub inne problemy wchodzą, więc mówimy o tych potrzebach. To Wy nie macie na kosmetykach napisane 30+, 40+, 50+. Nie planujemy mieć. Nie planujemy, ja wiem, nie, że planujemy, nie macie. Tak nawigować. I dlatego mamy tyle możliwości, wiesz, jak w szachach, rozumiesz? Tutaj możemy takie konstelacje dołożyć. Oczywiście są pewne produkty w naszej marce, które są najbardziej uniwersalne. Dlatego mamy poradę @basiclab.pl. Jeżeli ktoś nie potrafi odnaleźć właściwego produktu dla siebie, a opisy są olbrzymie, wytłumaczenia są olbrzymie w sklepie, na opakowaniach, to wtedy jest prośba o napisanie maila, o skontaktowanie się z nami, żeby dobrać tę pielęgnację w punkt, bardziej celowaną. Mhm. Ja też dostałam poradę od kosmetolog. Ten produkt wtedy, ten wtedy i tutaj moja kosmetolog ułożyła mi pielęgnację z Waszych produktów, bo nie wiem, czy bym sama wiedziała, jak to zrobić. Czyli Wy pomagacie swoim konsumentom. Tak, bezpłatnie. Bezpłatnie pomagamy, bo wiemy, że w gąszczu naszych produktów mniej wprawnym osobom w pielęgnacji, zaczynającą swoją przygodę z pielęgnacją, nie tylko z naszą, ale w ogóle, można się pogubić na samym początku. No i umówmy się, świadoma pielęgnacja wymaga też pewnej edukacji. I to nie jest tak, że wskakujesz, wszystko wiesz. Też musisz poświęcić swój czas, zastanowić się, jak wpleść to odpowiednio w rutynę i nie każdy to potrafi od razu, dlatego też jesteśmy od tego, żeby pomóc. Mega fajnie, że można się do Was odezwać. I to też nie chodzi o to, że my delistujemy w ogóle całą półkę. Właśnie, bo może warto o to powiedzieć, bo może osoby się boją, że o matko, ja się teraz przyznam, co ja stosuję i to się okaże. Kosmetolodzy z Basic Lab sprawdzą, że tam w ogóle nic się nie nadaje i teraz cała półka out i teraz Basic. Nie. Oni tak dużą pracę wkładają, że oni proszą o dotychczasową pielęgnację, sprawdzają składy, jeżeli produkty są ok, bo są produkty ok na rynku, nie jesteśmy jedyni, to ewentualnie uzupełniają momentami, tam gdzie jest taka potrzeba, po prostu jakiś filar wprowadzą, to tak to wygląda. Mhm. Czyli nie ma obligacji zakupów? Nie. To fajnie. Ja zostawię w opisie tego odcinka adres, o którym powiedziałaś. Super, bardzo Ci dziękujemy. I w imieniu też Twoich odbiorców też dziękujemy, bo może im to się przyda. Tak, jasne. Będzie łatwiej się do Was odezwać. Czyli skoro nie ma uniwersalnych kosmetyków, warto sobie tutaj kosmetyki dobrać ze specjalistami, to się zastanawiam, jak to jest właśnie z jakością tych kosmetyków. Czy jakość składników ma znaczenie? Czy to też jest tak jak z żywnością, że cena też idzie za jakością? Czy... To w każdej branży, to już powiedziałaś to. Jak jajeczka, taki przykład, prawda? Z chowu ekologicznego za 6 zł nie kupimy. No po prostu. I nie, to jest niemożliwe. Jedwabnej spódnicy też za 15 zł nie kupimy. No musisz płacić za jakość tego materiału. Oczywiście jest druga spódnica. Idealnie wyglądająca. W tym samym kolorze i z tym samym połyskiem. Tylko będzie cała plastikowa. Dopiero jak dotkniesz i ubierzesz się w nią i usiądziesz i odparzysz sobie pośladki, to będziesz wiedziała, że to był zły wybór. Czy da się to stwierdzić właśnie jakoś po użyciu kosmetyków? Bo ja wiem, jak dotknę jakiegoś ubrania, czy chcę to nosić, czy nie. Poznam to po dotyku. Po jedzeniu? Nie wiem, czy bym była w stanie na ślepej próbie stwierdzić właśnie, czy jem jajko z wolnego wybiegu, czy myślę, że to jest trójka. Trudne. I z kosmetykami jest trochę podobnie, natomiast kosmetyki, które powstają z jakościowych surowców, z reguły różnią się od tych, które powstają z innej jakości surowców, skutecznością. To, że dowożą te obietnice, które deklarują na opakowaniach, bo jakościowy kosmetyk to nie jest tylko jakościowy surowiec, to są też badania, które są przeprowadzane tego kosmetyku,
to są surowce, które są ściągane, odpowiednio opakowanie, klasa czystości też surowców, no to się składa bardzo dużo. Proces wytwarzania, tak. Więc tu jest tyle elementów składowych, że bo wiesz, wiem do czego pewnie piję, że są różnice w cenie na przykład. Mhm. To właśnie jest to, tak. O czym mówiła Anita, ale ja bym chciała, żeby wszyscy mieli jakościowe surowce i jakościowe produkty, bo klient, pacjent, konsument na tym bardzo traci, bo zobacz, jeżeli zaczyna swoją przygodę ze wspomnianymi retinoidami od marki, która jakby nie dowozi tych deklaracji, które są w środku, czyli mówi, że tam jest retinol, a tam rzeczywiście może go w ogóle nie być. I ten ktoś zaczyna swoją przygodę ze wspomnianymi retinoidami od marki X, która nie dostarcza skuteczności i w ogóle przekreśla tą substancję, mhm. bo mówi, to w ogóle nie działa. Ja nie będę tego używała. I już nigdy do niej wróci, a jego skóra po prostu woła od tego typu składnik, od tego typu po prostu bardzo by pomógł, gdyby był właściwie prawdziwym składnikiem. Tak. No i właśnie to jest to, o czym Asia powiedziała, że gdyby wszyscy używali jakościowych surowców, to wszystkim markom kosmetycznym, które ich używają, żyłoby się łatwiej, bo konsument miałby większe zaufanie po prostu do kosmetyków. A jeśli chodzi o taki przykład, no to ja myślę, że bakuchiol jest najlepszym takim przykładem, który został okrzyknięty roślinnym retinolem. Nie ma czegoś takiego jak roślinny retinol. Retinol to retinol, a bakuchiol. To są inne substancje, o innym działaniu, inaczej przebadane. Mhm. I też retinoidy to są w ogóle związki, które były najdłużej przebadanymi związkami. Bo też z ulekami, tak, przecież to przecież tak, się tak, tak na przestrzeni to już dekad, nie lat, dekad, więc bakuchiol to jest stosunkowo nowa substancja, która jest substancją pochodzenia roślinnego. Tak, i nie ma tej siły działania, to w ogóle nie można tego porównać. A rynek kosmetyczny wymyślił sobie, że bo jest tańszy niż retinoidy, to my będziemy mówić, że bakuchiol to roślinny retinoid. No i taki konsument widzi z roślinnym retinoidem. A no to jak z roślinnym, tam to jeszcze lepiej. Dokładnie. Dobrze, ale no tak, ale on zapamiętuje retinoid, wiesz, retinol zapamiętuje. Już myślę, że to... A dostaje bakuchiol, więc to jest na przykład tego, jak można zastosować nie do końca uczciwą komunikację dla... Jeden z wielu przykładów. Tak. Mhm. Czyli tutaj też stosuje się zabiegi marketingowe, tak, tylko i wyłącznie po to, żeby sprzedać swój produkt, nawet nie myśląc o tym, czy on będzie działał, czy nie. Właśnie dlaczego ktoś miałby sięgnąć po kosmetyki trochę droższe? Kosmetyki, które będą kosztowały, nie wiem, 100 zł za opakowanie, kiedy w drogerii można kupić coś za 20? Jaka jest w ogóle różnica? No to znaczy, to znowu ten przykład z jajkami, tak. No. To... Masz jajka z wolnego wybiegu ekologicznego i masz też jajka z chowu klatkowego. Mhm. Ja zdaję sobie z tego sprawę, jak to wygląda nawet przy produkcji ubrań. Jeżeli chcesz kupić t-shirt za 30 zł, okej, możesz go kupić, ale dotknij go, załóż go i oczywiście później idziesz do polskiej marki i masz zapłacić 150 zł, ale kiedy to dotykasz, jest ogromna różnica w dotyku i w tym, jak to się nosi i w wyglądzie też, moim zdaniem, plus no też moim zdaniem głosujemy bardzo portfelem i jeżeli chcemy, to możemy popuścić i kupić ten t-shirt za 30 zł, a jeżeli chcemy coś od polskiej marki, żeby wspierać i polskich przedsiębiorców i produkcję w Polsce, bo ktoś dostaje tutaj zatrudnienie, no to nie może kosztować tyle, co produkcja w Bangladeszu też na przykład. No ale przede wszystkim też mówmy się, dzięki temu nie wspieramy też wykorzystywania dzieci, nieletnich. A jak to wygląda z kosmetykami, jeśli chodzi właśnie o takie kwestie ekologiczne i produkowanie w Polsce? Wiesz co... No my może powiemy tylko swoje koncepcje, że my zawsze szukamy cokolwiek, czego najbliżej nas. Dopiero jak czegoś nie znajdujemy, to idziemy trochę dalej, ale to jest Unia Europejska. Ale wiesz co, my też... Jakby celowo na przykład nie wdrożyłyśmy, nie wiem, szamponów 500 ml w szklanych opakowaniach, dlatego że to jest cięższe i wymaga większych nakładów w postaci na przykład zabezpieczenia. To wcale nie jest bardziej ekologiczne od plastiku, który
które wykorzystujesz z przemiału. My przede wszystkim misję ekologii realizujemy w postaci wydajności naszych produktów. Żel do mycia twarzy starczy na 6 miesięcy. Jeśli produkt jest odpowiednio gęstszy i wystarczy ci jedna pompka do umycia twarzy, dzięki temu nie produkujesz niepotrzebnej ilości plastiku. Tak, nie przelatuje jak woda, wiesz, tak. Więcej spływa niż zostaje ci na dozowniki są odpowiednio przygotowane, żeby nie podawały za dużo produktu, właśnie żebyś nie wylewała tego z wodą podczas kąpieli. Ale to są takie małe rzeczy, ale realnie one wpływają na ten, zmniejszenie tego śladu węglowego. I to, co jeszcze ważne przy tym elemencie, dlaczego plastikowa nie szklana, to ten profil bezpieczeństwa, prawda? Mamy żel do mycia dla całej rodziny, wyobraź sobie, teraz stoi na wannie półlitrowa szklana butelka, jakiś dzieciak lub nawet kot przewraca to, wiesz, szkło i tak dalej, więc my jesteśmy w tym miejscu, że musimy naprawdę to wszystko zbilansować i połączyć, tak? Byłyśmy jedną z pierwszych marek, która parę lat temu wdrożyła tuby z recyklingu. To nie było popularne, nie było popularne, bo wbrew pozorom to jest droższe rozwiązanie dla producenta niż zwykły. Czyli dla nas, dla mnie wtedy małej firmy musimy więcej zakupić, żeby w ogóle chcieli nam sprzedać. No bo w ogóle kwestie ekologiczne to nie jest takie zero-jedynkowe, że zawsze plastik jest gorszy, a szkło jest lepsze. Bo to jest jednak bardzo złożony case, tak jak nawet mówisz o tym, że przewiezienie szklanych butelek to jest też większy ślad węglowy, a można się chwalić, a my mamy szklane butelki, ale no właśnie, to jest bardzo złożone. Zastanawiam się, jak w takim razie też trochę czytać etykiety kosmetyków i jak Wy tworzycie etykiety kosmetyków, bo jeżeli czyta się składy, no to ja w ogóle nie mam pojęcia, o co chodzi jakby w składach, czy czytając Wasze etykiety albo jakieś inne etykiety, co my tam możemy wyczytać, na co powinnyśmy zwracać uwagę? Na naszych etykietach znajdziesz obietnice, które deklarujemy i które dowozimy. To jest dla nas najistotniejsze, żeby przybliżyć konsumentowi faktyczne działanie produktów. Szczytywanie inki na niewiele ci jest się dla specjalistów. No, jakby nie wiesz jakiej jakości jest witamina C użyta, albo ektoina, albo retinoid. Bo my na przykład robiłyśmy... Jakby badamy surowce, zanim się zdecydujemy dany surowiec wdrożyć. I w przypadku retinoidów robiłyśmy badanie, czy retinoid, na który się decydujemy, retinol lub retinal, faktycznie przenika do skóry właściwej. Bo to tam odbywają się te procesy produkcji kolagenu i elastyny. A tego z inki się nie dowiesz, bo jest tam napisane retinal albo retinol i inki ci o tym nie powie, czy to jest ten surowiec, który faktycznie przenika, czy to jest inny surowiec. Czyli nawet jak przeczytamy listę składników, to i tak nie wiemy, czy... Nie, to byłoby za proste. Znaczy, w sensie takim, no to nie wiesz, ile tego składnika jest dodanego w środku, to... Na to, co możesz na pewno wiedzieć, takie podstawowe rzeczy, o których my też piszemy i też my też zastosowały się wzdłuż naszej marki, czyli na przykład my dodajemy kompozycji zapachowych do naszych formuł. To o tym ci może Jaki powiedzieć właśnie, że nie widzisz, że nie masz perfum ani olejków na przykład. Ale też masz napisane, że produkt bez kompozycji zapachowej, jego nuta może wynikać jedynie ze składu. A dlaczego nie dodajecie zapachu? Bo on może też realizować. To jest tutaj ten profil bezpieczeństwa jest zapewniony. W naszym przypadku naszej marki skuteczność ma nad wszystko. Oczywiście niektóre produkty w ogóle są bezzapachowe i niektóre pachną bardzo przyjemnie, ale niektóre są takie, wiesz, zależą od nosa. Ale skuteczność jest najważniejsza, efektywność pielęgnacji. Ja nie przepadam za mocnymi zapachami kosmetyków. Ja też w ogóle nie używam perfum na przykład. Myślę, że jestem jakimś dziwnym przypadkiem. Dlatego ja bardzo doceniam to, że Wasze kosmetyki nie pachną, nie wiem, lasem albo nie wiem, czym tam pachną, jaśminem tutaj w cudzysłowie. Lub jakimiś markami perfumerskimi, bo też jest taki trend, żeby dodawać po prostu takie, wiesz, te już znane zapachy do pielęgnacji twarzy. Ale to, że są marki, które mają zapachy, to też fajnie. Bo można wybrać. Konsument ma wybór i to tak naprawdę finalnie o niego chodzi. Ja z ostatnich wakacji przywiozłam właśnie taki żel bardzo mocno ziołowy.
I lubię od czasu do czasu po niego sięgnąć, bo wraz z myciem wraca to wszystko, co czułam będąc na tych wakacjach. Więc to tak, bo zabawy to wspomnienia, tak. Jaki jest Waszym zdaniem najbardziej niedoceniany produkt do pielęgnacji, jakiś kosmetyk? Albo jakiś składnik może? I Anita, i Asia. No już powiedziałeś, bo my miałyśmy nawet dyskusję, tak dobrze trafiłaś z tym pytaniem, bo miałyśmy właśnie dyskusję wewnętrzną. Mamy ten emużel, o którym powiedziałyśmy. Po prostu doskonałe połączenie emulsji i żelu, zapewniające jednocześnie nawilżenie i odżywienie w bardzo, bardzo lekkiej formule, tak? Bo często te preparaty odżywcze, one muszą być trochę cięższe, a te z kolei nawilżające są czasami po prostu bardzo takie wodniste, żelowe. A to jest coś, co łączy te dwa światy. I ektoina jako ten aminokwas, to jakby ma naprawdę rewelacyjne działanie kojące i regenerujące, więc no, ten produkt jest bardzo skuteczny. Natomiast możesz powtórzyć nazwę? Ektoina. To jest substancja aktywna, na której on stoi. Okej, czyli to jest ten emużel. Emużel. To tego jeszcze nie próbowałam. Tak. To może to zmienimy. Przetestuję ten emużel i dam znać na Instagramie. Super. Też naprawdę, tak. Znaczy, jak już ktoś go zakupi, to naprawdę jest bardzo zadowolony. Tylko właśnie chodzi o ten element, pierwszy krok. Tak, ten pierwszy krok, żeby został wykonany. A jakie są produkty albo produkt, z których jesteście najbardziej dumne? Może było najwięcej potu, krwi i łez przy produkcji, przy projektowaniu. Jesteście teraz mega zadowolone, że to się udało, wyszło i macie to w swoim portfolio. No to, co zawsze mówimy, to jakby ktoś nas pytał o to, które dziecko najbardziej kochasz. To nie ma tak, wiadomo, że wiesz, że wszystkie kocha się tak samo. No myślę, że emulsja myjąca była takim game changerem, prawda? Emulsja myjąca, ale też SPF, lekka emulsja nasza. Biorąc pod uwagę to, że jest bardzo wysokie PPD i biorąc pod uwagę lekkość tego produktu, to było wyzwanie, które no, trwało, zanim znaleźliśmy złoty środek. No i też takim dużym wyzwaniem, na którym musiałyśmy poczekać, bo nie było nas po prostu stać na ten surowiec, to był peptyd miedziowy. Tak, to nas obejmuje tego roku. Tripeptyd 1, bo to też jest ważne, że to nie jest ta forma acetate. No i to też nie był, no jakby konsystencja tego produktu jest wyjątkowa, bo to jest żel, który w sumie nawilża i daje Ci efekt żelazka. I kolor też dzięki peptydowi miedziowemu, taki chabrowy. Mhm. Teraz zastanawiam się, jak to jest z tymi procesami starzenia. Wspomniałyście już kilkukrotnie, że niektóre składniki mogą spowolnić procesy starzenia. Czy to rzeczywiście tak jest, że my kosmetykami możemy wpłynąć na to, jak starzeje się nasza skóra? No tak. Możemy, no retinoidy są tym przykładem, one docierają do skóry, właściwie pobudzają ją, więc jakby jak przez tą stymulację, to tak jak ktoś usportawia, utrzymuje tą sylwetkę, tak? Potrafi już trzymać tą masę mięśniową, ćwicząc regularnie. Krąży szybciej, no to te organy są lepiej dokrwione, dotlenione, prawda? I podobnie jest ze skórą, jak ją stymulujesz, jak ją chronisz, działasz prewencyjnie, ochraniasz ją przed promieniowaniem UVA, to do degradacji tych włókien kolagenu i elastyny dochodzi po prostu mniej. To nie ma na czym dyskutować, to są fakty, które są potwierdzone badaniami naukowymi. Tak. Jak mózg dobrze jest, jakby jak słyszysz dobrą dietę, jak dużo czytasz, myślisz i spotykasz się z ludźmi, którzy otaczają Cię czułością, też długo zachowujesz pewną witalność i jakieś takie po prostu świeże spojrzenia. Możemy stymulować siebie na każdej płaszczyźnie naszego życia, prawda? No i to w sumie też wybór później zależy do nas, czy chcemy przeciwdziałać temu starzeniu się skóry, bo ja właśnie sama jestem przed 30 i miałam takie, o kurczę, zbliżasz się do 30, warto byłoby zadbać o pielęgnację skóry, a z drugiej strony też mam takie przemyślenia, że czy ja chcę, z jednej strony wypisuję się z kultury diet, wypisuję się z tego, że nie chcę się malować, nie chcę używać makijażu, ale uważam, że chyba warto dbać o skórę, bo z jednej strony jest ochrona przed, nie wiem, jakimiś chorobami, ale z drugiej strony myślę sobie, nie noszę makijażu i chciałabym chyba dbać o skórę po to, żeby też dobrze się ze sobą czuć i dobrze wyglądać. No właśnie, dlatego mam to hasło, w związku z pielęgnacją. Mhm. Każdy związek trzeba dbać. Każdy związek, jeśli ma być sukcesem, wymaga zaangażowania.
Więc to samo jest z naszą skórą, z którą jesteśmy, tak jak Kasia powiedziała, przez całe życie. Mhm. Nie uciekniesz od swojej skóry. No tak, i myślę, że no niestety też jeżeli ktoś ma, nie wiem, dobre geny i skóra nie jest aż tak problematyczna, o wiele łatwiej jest mi wyjść na ulicę bez makijażu i w ogóle trzymać się tego, że nie chcę nosić makijażu, mając skórę, która, no nie wiem, wygląda zdrowo, o, bo to czy ładnie, czy brzydko, to już jest druga kwestia. Najważniejsze jest zdrowie po prostu, dobry stan skóry, o tak powiedzmy. Mhm. Zastanawiam się, gdybyście miały zabrać ze sobą na bezludną wyspę jeden kosmetyk, nie wiem, czy jeden, albo nie, to może trzy. Na początku myślałam, żeby zapytać Was o jeden kosmetyk. No i to u nas jeden to w ogóle bez szans. To tak pomyślałam sobie teraz, że to nie ma takiej opcji. Właściwie trzy to też by było za mało. Okej. Okay. Przyznam Ci szczerze, dla mnie, ja bym nie umiała, znaczy jakbym musiała, byłaby postawiona pod ścianą, no to na pewno SPF. Mhm. Ja bym wzięła coś do stymulacji i coś do odbudowy bariery hydrolipidowej. W moim przypadku byłby to retinal. I serum z ceramidami. 5 filarów. Po każdym produkcie z filarów powinno zabierać. To nasza autorska procedura na dobrą relację ze skórą, ona nie jest przypadkowa. No, po prostu potrzebujemy tych 5 kroków pielęgnacji. Każdy etap jest zrealizowany. Pokazać, że to zaangażowanie, no. Po prostu. I to nie chodzi tylko o nasze produkty. No. Czyli negocjowałabyś, że tak, jeden nie, trzy nie, muszą być 5. Powinno być 5. No, jakby rozumiem, że będąc na wyspie nie mogę mieć płynu micelarnego i emulsji myjącej, żeby wykonać dwuetapowe oczyszczanie, ale mogę to zrobić dwuetapowe, bo po prostu myć 2 razy emulsją. Natomiast witamina C przy dużym nasłonecznieniu to jest must have, SPF to jest must have. Po słońcu bariera hydrolipidowa, wysuszona skóra wodą, słoną, więc, więc musi wjechać trehaloza albo serum z ceramidami. A na koniec ta skóra musi być podana stymulacji. Na koniec powiedzcie mi, jaką macie wizję dla Waszej marki i czy Wy w ogóle się spodziewałyście, że Wasza marka zajdzie tak daleko? Jak ją zakładałyście? Jak już opowiadałyśmy Ci na początku, że plany były, ale oczywiście chyba ta prędkość, która się wydarzyła. Ale to nawet patrząc na to biuro. 2 lata nam zleciały tak i byłyśmy pewne, że będziemy tutaj co najmniej 4-5 tak. lat siedzieć. Pękamy w szwach. A pękamy w szwach i w chwili obecnej szukamy nowej lokalizacji, żeby jakby śmiało zatrudniać dalej. Faktycznie te ostatnie 2 lata było trochę jak na... rollercoasterze. Tak. Mamy plany. Jakie marzenia i wizje? Jakie marzenia, jeśli chodzi o biznes? To wiesz co, ja bym już chciała, żeby francuski, niemki i włoski, które robią zakupy na naszym polskim sklepie, zaczęły swobodnie robić na sklepie anglojęzycznym. Tak. To ja w takim razie życzę Wam, żebyście naprawdę wyszły też na rynek amerykański i naprawdę bardzo cieszy mnie to, że powstają polskie marki założone przez 2 kobiety, przyjaciółki, które miały jakąś wspólną wizję i do niej gdzieś tam zmierzają, bo dla mnie to naprawdę bardzo cieszy, że są też właśnie producenci, którzy myślą o konsumentach, a nie tylko i wyłącznie o zarobkach. Wiadomo, każda z nas prowadzi biznes i pieniądze są ważne, ale fajnie, że myślimy też o konsumentach i to mnie bardzo cieszy, więc cieszę się, że w ogóle są takie kosmetyki, że mogę ich również używać, bo nie używałam innych kosmetyków od 2 lat chyba. Czy też jesteś basicloverką w takim razie? No tak, nie używam innych kosmetyków od kiedy spróbowałam waszych, nie miałam potrzeby ich zmieniać, więc ja też jestem wierna od, myślę, że tak od 2 lat. Także mega Wam dziękuję, dziewczyny, za rozmowę. W opisie do odcinka zostawię linki i do Waszego sklepu i maila, na którego można się odezwać i no nie wiem, mam nadzieję do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia, dziewczyny. Dzięki.